Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft, a właściwie to Menelcraft. I dzisiaj mam dla was dobrą informację, gdyż mam już 30 level. Specjalnie wyrżnąłem nasze niemal wszystkie krówki, zostały tylko dzieci. Zacząłem też przepalać trochę rzeczy i udało się uzbierać level 30, więc dziś nastał moment, w którym mamy pełny set na niezniszczalności. Szkoda, że tylko ochrona 3. Naprawa to 2 levele będą, no to na pewno odłożę to, co mam przy sobie, bo nie wiem, czy wiecie, ale to się po prostu marnuje. Więc dobra, teraz tak i tak. Ty wylatujesz i ten sort, tu mam sorcery 4, to nie jest problem. Och, a tu mam plecak. Właśnie się zastanawiałem przed odcinkiem, gdzie ja przepiłem plecak. Jest tak. Potrzebujemy odporność, ochrona przed wybuchem jest, odporność na ogień jest, nie ma odporności na ogień. No trudno, ale pływać w lawie nie wiem czemu możemy, więc w zasadzie chyba jest wszystko w miarę dobrze. Ochrona 3, lifesteal dwelling, tutaj co jest, ostrość 3, ten miecz jest całkiem kozacki. Nie no, jest całkiem kozacki, jest naprawdę fajnie kozacki. Żeby tutaj brzydziej nie mówić, bo się zielony dolar musi zgadzać. Bo nie wiem dlaczego ostatnio mam same niby zielone, ale YouTube jakoś przestał mnie lubić i zaczął mi, nie wiem, ograniczać bardzo mocno zasięgi, więc może muszę być grzecznym chłopcem i nie przeklinać na materiałach i tak dalej, i tak dalej. Więc ja oczywiście wyruszam w drogę. Idziemy do miejsca, które jest, uwaga, tutaj. Dokładnie tak, idziemy tam. Z tym, że ja wam chyba daruję tej drogi, więc zobaczymy się, gdy będziemy już na miejscu. Nareszcie jestem. Powiem wam, że kawałek drogi było do tej wieży. Nie wiem, nie chcę robić chyba screena z zewnątrz. Zrobimy sobie screena w środku, ale musimy znaleźć wejście, bo ja nie pamiętam, którędy ja tu wchodziłem. Czy gdzieś od dołu się wkopywałem? Czy gdzieś może na górze? Kurde. Mi się wydaje, że gdzieś na górze wychodziłem, a wchodziłem dołem. Więc zaraz sobie zobaczymy. Nie no, jestem pewien, że wychodziłem górą. Chyba, że schodziłem całkowicie na dół, ale to nie miałoby sensu. Nie wiem, wydaje mi się, że się wykopałem stąd jak wychodziłem. Kiedy stwierdziłem, że jednak nie dam rady tego przejść, bo jest za wcześnie. No ale pewności to ja nie mam. A sam szczyt, jeszcze dużo nam zostało do samego szczytu. Mister Zombie. Nie wiem, zobaczmy na dole, bo tutaj, o tutaj jest, dobra, tutaj mamy nasze wejście. Gin. Też gin. Dobra. Walnął mi. Piachu. Ciekawi mnie serio, ile zajmie przejście tego. Zauważyłem też, że mam strasznie duży dystans bicia z tego miecza. W sensie obszar, szerokość. Nie wiem, czy rozumiecie. Dobra, punkt odwracania tutaj. Tu było, tu było. Musimy znaleźć przejście gdzieś dalej. Pytanie, jak ja tu przechodziłem wtedy, bo nie pamiętam kompletnie. Słyszę pająka. No nie wiem, wydaje mi się, że te zabudowane to są te miejsca, w których już byłem, ale może też być tak, że sobie po prostu chciałem chronić plecy. To też jest możliwe. Tutaj na pewno byłem, to pamiętam. Dobra, tutaj mamy wejście na górę. To jest wejście pierwsze. Przydałby się lepszy miecz. Do walki z tymi wszystkimi potworami, które mają tak dużo życia. Dobra, to jest załatwione. Wydaje mi się, że miecza chyba nie ulepszałem za ten czas. No nie, no ugryź mnie. Już miałem nadzieję, że mnie nie ugryzie. Zaraz sobie muszę zobaczyć jeszcze, jaki mam enchant na tym mieczu, bo naprawdę ten miecz ma gigantyczny zasięg podpalenia. Zobaczyłem to na krowach.
Co tutaj jest? Fervor 3, ostrość. Wydaje mi się, że ten Fervor albo Inferno. Fervor albo Inferno odpowiada za to podpalenie obszarowe. A, to nie jest przejście dalej, okej, okay, dobra. Nie sprawdzałem tego, no to nic nie ma ciekawego. Trzeba rozwalić to. Cierdzie, fajna rzecz. Box jabłko. Poza tym nic, ja liczę, że na szczycie będą jakieś diaks rzeczy i w ogóle fajne inne takie. Drabinka, okej. Okay. Najgorzej to będzie, jak będzie dużo tych mocnych. O, diaksy, emeraldy, świetnie. Emeraldów bardzo potrzebujemy, bo potrzebujemy się za tą naprawkę wymieniać. Z villagerami z tej wiszącej wielkiej wioski. Pytanie tylko, czy ja znajdę potem tego villagera, którego tam zabudowałem w tej wiosce. Nie no, powinienem go znaleźć. Teraz mam taki plus, że ja dużo szybciej to przechodzę i dużo rzadziej się respią te potwory, dużo wolniej. I teraz twoja kolej. Spoko. 15 emeraldów, wow. Chlebków nie potrzebuję, ale trudno, już wezmę. Creepery, trzeba uważać creepery koniecznie. Ostrożnie z nimi. Leżysz, leżysz, dobra, tam ci niech się strzelają. No i musiał mnie walnąć, no jak ja ich nie lubię. Dobra, są fajne rzeczy. Myślę, że możemy się naprawdę nieźle obłowić w tym miejscu. Jak tak teraz patrzę, że są emeraldy, są diaksy. Myślę, że będą gówniane skrzynki w tym miejscu, a jednak chyba nie. A musiał zniszczyć. Jeszcze tak nie mogę doczekać Gothic Remake. Już tak niedługo chyba zostało do niego. Zwykły szkielet. Zmniejszyłem specjalnie czanki. A mimo wszystko i tak są trochę lagi. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale jakiś GTA bym sobie przeszedł. Kurde, jest tak dużo gier, które bym sobie zagrał. Zrobiłbym sobie serię z czegoś fajnego i w ogóle. Tego Assassina bym skończył. W Assassina też miałem ochotę pograć. Mam dzisiaj rehabilitację, więc nie wiem czy się wyrobię. Nie wiem, to się wszystko okaże. Już mam 18 level. Oła. To są te lewitujące gnoje. Ale ekspat se wezmę. Dawać. Jest ich mnóstwo. Tych pajęczych strzelców, czy co to w ogóle jest. Dobra, udało się. Ciekawe jak wysoko już jestem. Już mam 1,5 staka emeraldów. Strasznie dużo. Przynajmniej teraz jestem w stanie jakkolwiek z nimi walczyć, bo mam ten odrzut. Wcześniej to w ogóle się ich bałem i tak dalej. Dawaj mi to, słyszałem baby zombie. Ale armora to mają dużo te szkielety. No nie, no czemu on wybuchł? Ja nie lubię jak szkielety wybuchają. Nie szkielety, tylko te gówniaki wybuchają, creepery. Zostaw mnie. Zostawcie mnie. Won ode mnie. To zniszczyć i lecimy dalej. Dobra. Ten co 360 noscope zrobił. Dobra, nie, serio, trzeba zmniejszyć te czanki. Zniszczyłem maksymalne FPS, zniszczyłem czanki, nie wiem co ja mogę jeszcze porobić. Będę musiał się pobawić tymi ustawieniami poza nagraniem. Wiedźmina bym sobie zagrał, o tak.
To byłoby też spoko. Tylko, że no, ja chciałbym przechodzić na tym kanale gry, jeśli są fabularne, no to chronologicznie. To jak jest, wiecie, Wiedźminy, no to od jedynki, ale jak są na przykład GTA, to GTA specjalnie powiązane ze sobą nie są, to nie muszę ich moim zdaniem chronologicznie wszystkich przechodzić. Dajmy sobie przeszedł San Andreas na przykład. Albo no to Vice City i trójka zawsze mnie bardzo odrzucały ze względu na to, że te animacje są takie jeszcze tych postaci, takie drewniane to bieganie. A w San Andreas to już jest takie dwa poziomy wyżej gierka, nie? A coś jako gracz Gothica powinienem wiedzieć najlepiej, że grafika to nie wszystko. Ale jak się wiem, zawsze mnie odrzucały te animacje i zawsze zostawałem przy starym dobrym San Andreas. Czwórka też była jakaś taka... Nie wiem, nie była zła. Ale też nie była dobra. O, głowa szkieleta liderowego. Super. Ale ja mam tego dużo już tych emeraldów. Na jakieś lepsze o kurde! Ja tutaj nie chcę zostać. Idziemy dalej. Od razu. Dzida, dobra. Jest git. Przełazimy dalej. Jest Mr. Creeper. Mr. Dead Creeper. Już w tym momencie. Tutaj więcej tych strzelających główien. Zniszczyć to. No ja mam nadzieję, że to nie będzie takie powtarzalne, bo ja widziałem na jakimś innym save'ie, jak sobie robiłem miniaturki, no to naprawdę bardzo fajne było. Bardzo fajny dungeon był, to taki wielki. Z tym, że no tamten dungeon był kompletnie inny, jeśli chodzi o jego budowę. No bo to były cztery wieże, a nie jedna. Cztery? No chyba cztery. Albo był po prostu jakoś inaczej podzielony. Ale był trochę ładniejszy moim zdaniem. Wydaje mi się, że teraz jest dużo łatwiej tutaj przechodzić to miejsce. Brakuje mi Twilight Forest w tym modpaku. Dobra, ci tu się tłuką. Niech się tłułałaką. Tu są te baby spidery. Kurujące gówna. No i tak właśnie działa Inferno. To jest fajny enchant. Bo on zadaje obrażenia dosłownie wszystkiemu, co jest naokoło mnie. Świetny jest ten miecz, no tylko trochę ostrość jest słaba. Jeśli chodzi o jego szybkość, no to mi to nie przeszkadza. Dobra. Trzeba zeźryć, żeby się wyleczyć i lecimy dalej. Wydaje mi się, że już jesteśmy naprawdę wysoko. O, jak z miecz wytropił. Ostrość 2, no. Pisa. Zamieniłem sobie szybko. Nie z klikiem, co zamieniłem. Sprzęt. Szkoda, że one mają odporność na ogień, te wielkie gówna. Ale ich tu jest dużo. No, namnożyło się ich już trochę. Niestety, pewnie im wyżej, tym będzie ich więcej. Ile ten miecz ma damage'u? 9,4. To jest za mało. Im to kompletnie nic nie robi, jak oni są... Nie wiem, ile oni mają pancerza. Na pewno mają skórzane spodnie. A resztę to nie wiem. Ale mało bije ten miecz. Dobra, dzida. O, tu jest jakieś pomieszczenie odmienne od tamtych. Bo jeszcze nie widziałem tutaj nigdzie dym. Creeper, idź w cholerę. Dobra, do piachu. Hunter 1, nie wiem co to robi, ale wezmę. Mój pakpak. Dobra.
Chowajmy w nim trochę rzeczy. Kompletnie nie ma sensu tego nosić. Weźmy żelazo. No to są mało ważne rzeczy. Naprawdę mam nadzieję, że na górze będą jakieś fajne rzeczy, typu jakiś jak set czy coś. Taki full enchant i w ogóle. Jakieś kolcze sproje ciernie. W dupie mam te ciernie. Znaczy nie dosłownie, żeby nie, nie żeby coś, ale ten. Można to też w ten sposób zraszować, tylko że nie będę miał lutu ze skrzynek. Ale myślę, że finalnie na koniec dnia to nie jest głupie rozwiązanie, bo szybciej minie. Dobra, nie wiem, wysadził skrzynkę, wziąłem cały syf, jaki w niej był. Małe, trujące gówno. Ale ich tu jest dużo. Na tym suficie. Won ode mnie, wszyscy. O, one mają życia, te pytlaki. Są te po 70 chyba. 30 poziom. Nice. W sumie to spoko. Dobrze, że one są za wysokie, te szkielety widerowe, żeby przejść przez to. Kolejna głowa. No i dobra, ci da. Tu nie ma raczej co z tą... Enchanting table. Enchantment table. Zawsze wszyscy mylą, że to jest enchanting. To jest enchantment. Ja też zawsze mylę. Nie wiem, co on tu robi, ale mogę go wziąć. Tu jest jakaś skrzyneczka, nie? Szkoda. I jesteśmy na szczycie. No wreszcie. O kurde. To wygląda jak jakiś boss fight arena, nie? Tylko, że tu się nie respią te mobki z tych spawnerów. No to i tak są te same wszystko. No, to bez znaczenia. Ale dużo jest skrzyneczek. Blok diaksu. Perwor jakieś, fajne rzeczy, dobra. Miałem rację, że tu będą kozackie rzeczy na sam koniec. Blok diaksu, to łagodny upadek. Ile butelek? Świetnie. Wow. Wielostrzał. Jebany jedwabny dotyk. Kolejne diaksy, książki, to. Kurde. Wszystkiego jest tu od cholery. Było zdecydowanie warto tu przyjść. O, kolejne bloki diaksów. Niezniszczalność, jakiś termor. Coś tam. Czego zostawimy? Tylko mięsko. Tutaj kolejne, łagodny upadek. To, tamto, jabłko jeszcze. Dobra, marchewki też wezmę. Super. Świetnie. Nie są to rzeczy, które jakoś mi się przydadzą, ale fajnie, że są. Oczywiście glowstone będzie największą nagrodą. Glowstone mam akurat mało, więc trzeba pozbierać. Tak. Zebrał, nie wiem, stack diaksów, ale cieszę się z glowstone. No mało go mam, no. Nic nie poradzę. Przyda mi się. A, to już mam stacka. No dobra. Ale tam coś jeszcze jest na ten. Tam coś łazi, widziałem to. To jest jakaś ćma. Albo motyl. Jakieś inne gówno. No nie wiem, możemy iść zobaczyć, co to jest zawsze. Akurat ochronę przed upadkiem mam dużą, więc nawet jak stąd spadnę, to nie powinno mi się stać krzywdy, tak? Jest jakiś krzyżyk. Okej. Okay. No to chyba nic specjalnego nie będzie. No chyba nie.
Ale wejdźmy na sam szczyt. O, tak. Zasłużyłem. Ale to jest wielkie na szczycie. Przydałoby się do jakiegoś screena zrobić, ale to miejsce jest tak wielkie, że nie ma jak. Na dachu tego. Zdobyłem to. Ale jest środek nocy, no. Czy mam jakieś drewno? Proszę, żebym miał drewno. Tam było drewno, dobra, to pozbierajmy drewno. Prześpię się tu i zrobimy taką akcję, że... Że się tu prześpię. I zapomniałem, co chciałem powiedzieć kompletnie. No trudno. I zrobimy sobie screena, jak się tu prześpię. O, o to mi chodziło. Wielki loch zdobyty. Może być. Robimy screenka. I teraz, żeby nie skoczyć na dół. Bo to się raczej źle skończy. Mam wysoką ochronę przed upadkiem, ale bez przesady. Ile ja mam? 3. No to na pewno bym tego nie przeżył. Musiałbym mieć, nie wiem, chyba z 8. Skoczmy sobie tu. No właśnie, to już są 3 serduszka. Tutaj nigdzie nie ma wody chyba. Lipa. Możemy sobie zeskakiwać po pięterkach, to nic nam się nie stanie. Dobra, to ja sobie zejdę, a was mogę już chyba pożegnać z tego wielkiego budynku. Bo raczej już nic się tutaj nie stanie. Więc mam nadzieję, że odcinek się spodobał. W końcu udało nam się zdobyć tą wielką wieżę. No i to tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Minecrafta. No i cześć.